Firma T-Jet na targach Agritechnika przedstawiła również nowy nawigator, który dedykowany jest dla opryskiwania sadowniczego. Do tej pory nie było nawigacji stricte dedykowanej do aplikacji w winnicach czy w sadach. Matrix 430 to kontynuacja naszej drogi, którą podjęliśmy z Matrixem 430 dla powierzchniowego opryskiwania. Charakteryzuje się on inną charakterystyką pracy. Przede wszystkim jest tutaj nowe oprogramowanie, które wprowadza graficzne ułatwienia dla użytkownika, czyli potrafimy wskazać rzędy oraz międzyrzędzia. Dla wszystkich, którzy nie są znajomi z techniką opryskiwania w sadownictwie, należy pamiętać, że nawigacja w sadzie nie działa podobnie jak nawigacja na polu. Tutaj nie ma konieczności tworzenia linii nawigacji, nie jesteśmy kierowani równolegle. Tutaj przede wszystkim chodzi o nie wjeżdżanie do tego samego rzędu lub nie tworzenie omijaków, czyli nawigator ma w pewnym sensie nas pilnować i wskazywać, w który rząd mamy wjechać opryskiwaczem. Tą ilość rzędu określamy sami, mogą to być 2 lub 3 rzędy, natomiast najbardziej podstawowymi elementami jest tutaj wprowadzenie szerokości rzędów oraz szerokości międzyrzędzi. Antena Patch lub RXA30, natomiast nawigator jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. To ekran roboczy naszego Matrixa 430VF, czyli mamy wskazane tutaj rzędy, mamy wskazane międzyrzędzia. W tym przypadku mamy 2 sekcje, prawą i lewą. Oczywiście, jak wspomniałem, nawigator nie ma za zadanie nakierowywać i nawigować do rzędu. Te rzędy są stworzone. Mamy mieć przede wszystkim identyfikację, w którym rzędzie się znajdujemy. Czyli jeżeli określiliśmy w parametrach ustawień, że ma być to co drugi rząd, nawigator oczywiście nam graficznie pokazuje nałożenie plus informuje nas tutaj na ekranie, w który rząd faktycznie wjeżdżamy. Dodatkowe informacje to parametry, które możemy zmiennie ustawiać. To jest powierzchnia, którą przejechaliśmy, to jest prędkość pracy. Natomiast mówię, prostota i działania i prostota w instalacji ma być przede wszystkim tutaj najważniejszym elementem, ponieważ do tej pory nie było nawigacji, która była dedykowana stricte dla użytkowników w sadach. Nawigator Matrix 430VF będzie miał swoją polską premierę podczas targów Polagra Premiery. Natomiast na pewno pojawi się również na stoisku naszych partnerów. Także w przypadku, gdy będziecie Państwo na jakichkolwiek targach, czy to w Kielcach, czy w Bednarach, zapraszamy na poznanie się i oczywiście TSW na nadarzenie. Prosimy zapoznać się z produktem. Dostaniecie Państwo informacje na temat, bardziej szczegółowe na temat tego nowego produktu.